Nie chciałbym też, Syn Boży, aby ciało Jego Matki uległo zepsuciu. Co więcej, Syn Boży wziął swoją Matkę z ciałem i duszą do nieba. Oto treść dzisiejszego święta. Matka Jezusa Chrystusa i nasza Matka jest w niebie, a tam, gdzie jest Matka, tam mają być również jej dzieci. Maria została wzięta do nieba, ale nadal opiekuje się swymi dziećmi żyjącymi tu na ziemi. Dzisiejsza uroczystość to również święto narodowe. To Dzień Wojska Polskiego. Dzień 15 sierpnia 1920 roku, Dzień Bitwy Warszawskiej, nazywany również Cudem nad Wisłą. Na obrazie ukazującym to wydarzenie można dostrzec, jak Matka Boża osłania walczących pod Radzyminem żołnierzy, choć wielu poległo. To właśnie tego dnia pod Warszawą Wojsko Polskie zatrzymało niszczycielski pochód Armii Czerwonej. Wspaniały film Bitwa Warszawska pokazuje w sposób dramatyczny to zwycięstwo. Wiele razy Maria powstała w obszarze narodu polskiego. Dlatego też i wybraliśmy ją na naszą królową. Dlatego też i poetka Maria Kolonicka mogła wołać: nigdy mi ja Ciebie ludu nie rzuciłam, ja podawnemu moc Twoja i siła Bogu Rodzica. Na Jasnej Górze dziś i przez kilkanaście dni wcześniej tysiące pielgrzymów, zmęczeni, obolałe nogi, ale szczęśliwi, bo przyszli do swej Matki. Drodzy pielgrzymi, również mieszkańcy Częstochowy, czy powiedzieliście wszystko, co nosicie w swym sercu swojej Matce? Czy powiedzieliście, że ją kochacie? Jeśli tak, to z Bogiem życie. Wierzę w jednego Boga.